cię bardzo i nie mogę cię i mieć chcę ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. Dobra. Tak mi ostatnio naszło. Cieszczeli się opowieści z piłki nożnej, bo grałem w piłkę nożną. Ogólnie wszyscy, całe rodzeństwo grało. No a mój brat, którego leje go w FIFA strasznie, czyli ten drugi, pan piłkarz, żywa legenda Grunwaldu, najlepszy szelec tego klubu, który też pracuje na kopalni. Znaczy pracuje, no chodzi na kopalnię, no w przewozie pracuje, także powiedzmy, że pracuje. No to ma najwięcej bramek w historii tego klubu, także zapisał się w historii tego klubu. Marcin może się nie zapisał, znaczy jest tam gdzieś w tych, powiedzmy, historii, bo tam prezes tego klubu tak dosyć konkretnie prowadzi te statystyki i naprawdę wszystkie lata ma wpisane w życiorys historii całego, tam książkę wypuścił, którą będzie kupić, jak dalej. Także no, jak już mówiłem w Q&A-u, byłem w drużynie, było trapkarze w podstawówce, tam się zaczynało wszystko, trenowanie i tak dalej. Mieliśmy bardzo mocną drużynę trapkarzy, wygrywaliśmy wszystko na powiedzmy poziomie tutaj lig, tam powiedzmy tymi śląskimi drużynami, nie, te Kochowice i tak dalej, tam pod okręg Chorzowa. No i dopiero jak już grało się finał o tam jakiegoś mistrza, powiedzmy Śląska, to Stadion Śląski zawsze okazywał się ciut lepszy. Raz na karne, raz tam w dwóch meczu przegraliśmy. Także no, miałem okazję zagrać na jeszcze poprzednim Stadionie Śląskim. To pamiętam jak dziś, Sobiech wtedy strzelił bramkę na 1-0 i wygraliśmy wtedy na tym dupnym stadionie, jeszcze graliśmy na małe bramki. Także naprawdę historii troszkę tam było, jest jakaś satysfakcja, że na takim boisku się grało. No a co do ogólnie gry, no to zaczynałem na lewej pomocy, byłem lewym pomocnikiem, ale potem mi się za bardzo nie chciało biegać w tam i we w te, to stwierdziłem, że zagram na lewej obronie, bo jestem lewonożny, ale jak ta noga ułożona, Jezus, Leo Messi, jo! Długo nikt, tam Roberto Carlos i tak dalej, także, no i Wawrzyniak, Jacek Wawrzyniak, to też jest czołówka, no, także no grałem na tej lewej obronie, jakoś tam to szło, powiedzmy, że raczej nie przegrywaliśmy meczów. Wygrywaliśmy to i to dużo. Rekord Grunwaldu należy do nas. 28-0 z Gońcem Chorzów. To oni tam, powiedzmy, to był 9-2. No to wtedy 28-0, dwa razy po 30 minut i sobie poradził strzelić 17 goli. Także już wtedy było widać, że predyspozycje ma dosyć duże, ogromne do tego, że wyląduje w jakimś klubie wyżej niż, powiedzmy, ekstraklasa. No i udało mu się uwolnić z Grunwaldu, bo kto wie, ten wie, jak tu wygląda sytuacja z prezesem tego klubu. Tam nawet na dosyć dobre pieniądze, bo 1 400 000 Grunwald zainkasował za Sobiecha, który przeszedł do Ruchu Chorzów. W Ruchu Chorzów bardzo dobrze mu się tam, powiedzmy, układało za czasów jeszcze Niedzielana. Fajną mieli ekipę, tam chyba drugie czy trzecie miejsce zajęli nawet w lidze, więc bardzo dobrze to tam wszystko wyglądało. Dużo bramek strzelał, dużo asyst. Także było widać, że jest jeszcze napędzony. Potem do Polonii Warszawa za Wojciechowskiego za ogromne pieniądze poszedł i tam już inkasował fajnie, ale jest poukładany naprawdę jako gracz, no i tak dosyć konkretnie ustawiony. Ale wszystko tak z głową robi, także tak jak Lewandowski, powiedzmy, w różne rzeczy inwestuje i to się sprawdza u niego, także jest zabezpieczony dosyć fajnie. No a co do historii, no to różne akcje śmieszne były, no i się jeździło na mecze i się miało swoich takich ulubieńców. Pamiętam jak graliśmy kiedyś z Antką Chorzów i mój powiedzmy taki zmiennik wtedy grał jakoś na innej pozycji, razem wyszliśmy na to spotkanie, no i połamał kolesiowi obojczyk. No i to tak niefortunnie, bo to wiadomo, że nie było specjalnie. I potem jakoś była akcja, dwa lata później czy coś, czy rok później, i znowu przyjechała Zantka.
No i ten sam koleś, temu samemu kolesiowi znowu złamał obojczyk, nie? Takiego miał pecha. Ale ogólnie to takie sytuacje były, że raczej upatrzyliśmy sobie jakiegoś zawodnika i go tak dosyć konkretnie tu troszkę kopnął, tu coś, także takie akcje były różne. No najlepsze akcje to były jak jechaliśmy na mistrzostwa tam do Niemiec, na taki turniej. I też młode my byli, takie malutkie, znaczy malutkie, no ile to my mieliśmy, z 12-13 lat, czy może około 14 lat, jakoś to musiało być. No i się okazało, że chlaliśmy ze sędziami, nie? No każdy był nadupiony, nie? My na dzień turnieju, nie? Powiedzmy, mecze się rozpoczynają, wszyscy trenują, rozrywają się, a cały Grunwald, cała ekipa najebano, skacowana, z wodą w ręku. No i się wyobraźcie, że zajęliśmy wtedy drugie miejsce. Także no, poziom był dosyć konkretny, nie? Było takich 3-4 grajków, takich już, że naprawdę robiło różnicę. No i gdzieś reszta się dokoptywała i to miało ręce i nogi, także było różnie. Potem były sytuacje, że zmieniałem pozycję na środek obrony, bo tu kogoś nie było i tak dalej, jakaś kontuzja i spodobało mi się na tym środku obrony. Fajnie mi się tam grało, jak już potem były jakieś trudniejsze mecze, gdzie już się grało na przykład z Rujem Chorzów albo Stadionem Śląskim, gdzie tam już była cała kadra, bo tam wszystkich najlepszych zawodników, powiedzmy, z drużyn zbierali i tam grało się. No to Marcin grał na środku pomocy i dostawało zawsze takiego najgorszego przeciwnika i trzeba było go kryć indywidualnie, także no jakoś tam dawaliśmy radę. Fajne, w ogólnie akcje były. Tutaj na treningach były różne akcje, że mieliśmy takiego jednego popaprańca, któremu się wszystko wcisnęło i było, że musi się przelecieć spod ronda na kopalnię w batkach, znaczy bez batek, nie? Z pulokiem na wierchu, nie? Dali mu tam 50 zł i on latał, nie? Także różnych mieliśmy świrów. No ale co do takich, powiedzmy, Grunwaldu, grze w Grunwaldzie, to tam jakoś może takich fezach akcji nie było. Pamiętam jedną bramkę, jak wdupcyłem jeszcze chyba coś Katowice, nie wiem, czy to był Spartak Katowice, czy takiego, jak miałem być zmieniony i patrzę, kurwa, zmienią mnie, nie? Tam się 60 któraś minuta i taki róg był, ja tak stałem na 20 meczu, jak wydupiłem z półwoleja w samo okno, no to kurwa, jak ja wschodził, taki dumny, nie? Raczej dużo nie strzelałem jako obrońca i tak dalej, bo tam bardziej byłem defensywnie usposobiony. No, a też nie było takich, powiedzmy, zdolności, nie ma się co ukrywać, jak reszta ofensywnych zawodników, dlatego też wolałem grać w obronie. Kasować, jak Jacek Wiśniewski, to był mój idol zawsze za czasów gry w futsal. No i tak mi zostało, fryzura jest podobna, tylko nie mam takie szczęki. No a potem były już akcje z gimnazjum, z zawodówki, były turnieje i pamiętam, jak w technikum chyba graliśmy. No, w technikum graliśmy na hali sportowej na Halębie, był turniej. No i to był jakoś trzeci, czwarty mecz. Rozpoczynaliśmy mecz i wygrywaliśmy już 6-0, czy 6-1. Początek drugiej połowy i wychodzimy w trzech na sam na sam. No ale jo z piłką, nie? Jo się tak wypuścił, ta piłka i tak leca z prostego podbicia w ta piłka i tyla przed piłką koleś mi wsadził piszczel i błyszczał piszczel w piszczel. I tak jebło, no patrzcie, aż mam ciarki na rękach, tak jebło, że no było słychać takie i cisza na hali, wszyscy bladzi, koleś leży, piszczelowo-szałkowo, obydwie kości mu wywaliło na wierzch, normalnie otwarte złamanie, a Marcin, no patrzy, lekki siniak, ale wtedy już faktem, no koleś był mojej postury wtedy, I potem się odgrażał już, wiesz, no może go przeprosiłem i tak dalej, no bo to nie była moja wina, że mi tak powiedzmy ta noga wsadził, no bo to trzeba być jebniętym, żeby przy takim wyniku się tak powiedzmy wejść w noga, no a że Marcin jednak już tam ćwiczył, trenował już około 130-140 siady szły na serię, no to się wyobraźcie, że go pół godziny składali, żeby go schali, oczywiście było po turnieju, już nikt nie chciał grać, koniec turnieju, turniej się nie skończył chyba wtedy, czy potem jakoś dogrywaliśmy parę dni później.
No ale już nie chciał nikt grać, każdy był blady, jak to widział, jak to jebło. I pół godziny go zbierali z tej hali, dopiero potem przyjechała karetka i drugie pół godziny go do szpitala znosili. No i tam chyba ze 2 miesiące leżał, śruby i tak dalej. Także no, przeprosiłem go, potem się odgrażał, nie wiem czemu. No, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, no to potem już się grało, jak już się rozpadła nasza drużyna, to się grało z młodszymi, z 9-1, 9-2, 9-3 i się jechało, drużyna się rozpadła i jak się jechało na takich mocniejszych zawodników, gdzie grali rocznikiem 90, 8-9, no to dostawało się baty, nie? Się grało z takimi bajtlami, co byli 5 lat młodsi ode mnie, to stwierdziłem, że to już nie ma sensu, że się nie ma co nerwować. Teraz jeszcze tak by się człowiek wrócił, no jakby tak jednak został, troszkę inaczej tą swoją karierę pokierował, to nie wiadomo na jakim szczeblu polskiej ligi by się wylądowało, jakie by powiedzmy z tego by były bonusy, pieniądze. Ale nie żałuję tego, skończyłem to w takim dobrym momencie. Seba mi potem powiedzmy pokierował pod w siłownię i jest jak jest. No, także jest dobrze, chociaż człowiek by chciał jeszcze sobie pograć i tak dalej. No ale jednak 110 kg, 111 kg to raczej do tora, bo lubiłem zawsze lecieć do bramki. Pamiętam, że jak jeszcze za czasów treningu na hali sportowej, jak wybierali drużynę, to woleli mnie do bramkarza niż naszego bramkarza, bo nasz bramkarz to był taki agent, że on potrafił puścić bramy z połowy boiska, także skład był mocny, ale ten zawsze coś odjebał, nie? Także Mateusz był zawsze specyficzny. No dużo bramek puszczał i to takich, że naprawdę takie fleje, że no ludzie się na niego tak wkurzali, no bo drużyna się stara i tak dalej. Koleś strzela z połowy boiska, on wylatuje do tej piłki. No to było w łapu capu, to było w każdym odcinku. Wylatuje do tej piłki, ta piłka robi kozioł przed nim i go lobuje, nie? Ja wtedy pamiętam, że ministrantem byłem i był turniej ministrantów na hali sportowej i zagrałem pierwszą połowę, wygrywaliśmy 2-0 ze Sławią, Ruda Śląska wtedy. I szedłem do tej po pierwszej połowie, bo tam idę na ten turniej, bo to tam te ministranty i tak dalej. I potem przychodzi koleś, nie, na ta, po meczu i go do, co, ileście wygrali, nie, a on go do, przegraliśmy 5-2, nie, i go doszedł ten Mateusz, właśnie puścił brama z 50 metrów, nie, a że różnie się działo, jajca i tak dalej, a że lubiałem iść do tora, nie bałem się tej piłki i nawet powiem, że lepiej się czułem w tej bramie niż na tych, niekiedy na tej lewym skrzydle i tak dalej, także na różnych pozycjach się grało się i tak dalej. Ale większość kariery spędziłem na lewej obronie, potem na środku, no zaczynałem na tej lewej pomocy, no ale jednak nie, jakoś nie lubię cardio, nie chciało mi się latać, ogólnie nawet nie lubiłem się rozrzewać, zawsze unikałem tej rozrzewki, jak tylko szło, że tak to wyglądało, no te powiedzmy te treningi i tak dalej, to człowiek wtedy nadupcał po 7-8 razy w tygodniu i miał siły na wszystko. Grał jeszcze tutaj po boiskach z kolegami w zima, a teraz co? Teraz tego nie ma. Teraz jest pleje, tablety i tak dalej, telefony i tak bardziej spędzają te bajtle czas, marnują, nie doceniają tego, co mogą mieć. No, także tyle, no, taki se materiał. Jak wam się podoba takie coś, bo chcę jeszcze o ochronie troszkę powiadać, jak jeszcze za czasów ochrony. Także dajcie jakiś odzew w komentarzu, łapka w górę, jak się podobało. No i będę leciał dalej z tematem, nie? Pamiętajcie, no pain, no gain, everybody's like a reggae.